Witajcie widzowie YouTube'a. W tym odcinku powiem wam przepis na pyszny smaleuszek. Smalec domowej roboty z słoninki świeżej. Czyli bierzemy słoninkę, kroimy ją w drobną kostkę, chyba że ta słonina już jest zmielona. A jeżeli nie, to ją kroimy w drobną kostkę. Bierzemy tą słoninkę i topimy tą słoninkę w garnku jakimś. Tak długo ją topimy, aż się zrobią skwarki, czyli takie z tych kosteczek pokrojonej słoniny, takie twarde, twarde elementy. Następnie pod koniec topienia kroimy cebulkę dosyć drobno i wrzucamy. I pyrtoli się pyrtoli, smaży się smaży, tak żeby się nam cebula nie zjarała, musimy pilnować. Następnie wyłączamy smaluszek, który się topi. I jak już lekko przestygnie, dodajemy pieprzu, majeranku, jak kto lubi. Można już jakieś, nie wiem, jakieś przyprawy, jak kto lubi. O, czosnek, o, czosnku można sypanego na przykład, albo drobno posiekanego czosnku. I taki smaluszek jest bardzo dobry na zimę. Bardzo dobry, smaczny, pyszny, cebulką zajeżdża zajebiście, fajnie, super i pięknie. No i taki smalec można podać gościom na grillu lub nie na grillu. Polecam, pozdrawiam, do subskrypcji zapraszam i smacznego, smacznego.